Oddaj się Duchowi Świętemu. Gloria de la Rzecz. Jesteś jak słowo, które wydaje się w ogóle. Szana lame rzeza. Oddaj się Duchowi Weź Boga w swoim życiu na poważnie, bo kiedy szedł na krzyż Jezus, to traktował Cię na poważnie. Umarł za Ciebie, bo traktował Cię na poważnie, zapłacił karę za swoje grzechy. Potraktuj życie, które Ci dał i to, co dla Ciebie zrobił na poważnie. Nie rób sobie jaj z Golgoty. Nie możemy być kościołem ludzi, którzy sobie robią jaja z Golgoty i z Ducha Świętego. Poszedł na krzyż, aby Ciebie zbawić. Albo nic. Daj sobie spokój z chrześcijaństwem, że ona twojego czasu. 100% albo nic. Ojcze, mi to jest 100%. Przeklnij teraz na zawsze kompromis w twoim życiu. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że jesteśmy celni w Twoich oczach. Dziękujemy Ci, że Twoja święta krew przelała się za nas, Panie, tam na Golgocie. Wolimy Cię, Panie, za nas uratować, dać nam życie wieczne. Dziękujemy Tobie, Jezu, za Twoją świętą krew, za każdą kroplę Twojej świętej krwi, za każdy raz, który przyjąłeś tymi narzędziami na siebie, aby nas zbawić, Panie, aby nas uchronić. Dziękujemy Ci za to, że dałeś się ukrzyżować. Tam na Golgocie za nas. Dziękujemy Ci, że Ty swoje stworzenie tak głupie czasami, tak głupio postępujące, wziąłeś na poważnie. Góra wena, szandę lamy. Lamy syna, góry szukami. Szandę lamy. Szora wena, szandę lamy. Dziękujemy Ci za Twojego świętego ducha, którego wyżyłeś na serce. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, wywyższamy Ciebie. Szalimy na Ciebie. Kura wena, swoich ust. Zimny.
Hallelujah! Hallelujah!
się z ciebie śmieją. Same usta, wyznanie swoich ust jest za mało. Czy prawdziwy i realnie Jezus panuje w swoim życiu na co dzień? Szoka, rena, to jest bardzo ważne. Nie chcemy być duchowymi, religijnymi hipokrytami. Poddajemy się sobie. Poddajemy całe życie sobie. Pokutujemy, jeżeli jest miejsce do pokuty. Jeżeli jest dla nas coś za pokutę, pokutujemy. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus.
Choćby ojciec i matka mnie pozostawili, to Jahwe mnie przygarnie. Wskaż mi Jahwe twoją drogę i prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich nieprzyjaciół. I 14. Oczekuj Jahwe, bądź dzielny, on niech umocni twoje serce. Oczekuj Jahwe. On jest z tobą, on cię nigdy nie opuści, ale bądź dzielny w nim. Aleluja. Ja cię święty. Aleluja, Jezu! Aleluja! Na wody spokojnie prowadzi mnie.
to za złym pasterzem chyba podążać musisz. To skoro Bóg jest zaopatrzeniem naszym, tak? Tak. Nie ma braku, to oddam swoje życie, aby życie miało obfitości. Skąd to kali? Tak, pokręcimy nie z tym pasterzem, co trzeba, a po co się z nami nie tak? Ja nie wierzę, że to się nie tak ustronie Boga. Ale ludzie, to się chodzi, się nie wierzą? Z dobrym pasterzem, Pan Jezus, czy zły? O, lepszy! To powiedz, że nigdy mi nie braknie więcej na bilety, żeby przyjechać na uwielbienie. Żeby zapłacić rachunki. Amen! Żeby spłacić góry, żeby chodzić położyć na wszelką dobrą sprawę. Bo taki jest nasz pasterz, zawodnikami. Amen! Ale musimy przestać się tłumaczyć kościele i głupich rzeczy. Czas zadać temu chłam w takiej prostej sprawie. Zrozumiałam, że ja go chcę błogosławić.
Wiecie, ja nie zrobię dychy miesięcznie. Ani 20, ani 40 tysięcy. Ale stać mnie na to, żeby dzisiaj kupić pół dniówki pastora. W tej godziny. Nie wiem, czy weźmie sobie pół dniówki za tydzień, czy urlopu, czy tam wygospodaruje gdzieś, czy po prostu pół dnia wcześniej zejdzie z etatu. I żebyście wiedzieli, że jestem pierwszą osobą, która powie pastorowi ale, bo on coś powie, ale pierwszy jestem. Naprawdę. Ale ja w niego wierzę. Rozumiecie? Ja w niego wierzę. Ja wierzę, że albo ja nie mam racji, albo on jeszcze się zmieni w czymś, bo wszyscy dorastamy. Ale ja w niego wierzę, że to jest Boży człowiek. Ja go błogosławię dzisiaj. Amen. Żeby może jeszcze pół dniówki. Może jutro całą, a może kiedyś cały miesiąc. Albo trzy najniższe krajowe zapłacić, bo on jest warty więcej niż trzy najniższe krajowe. Chciałbym, żeby tyle się uzbierało. On jest bezcenny. Książę. Krystian. Puchała. Amen! Yeah.
Panie, aby się mówię, że zdawiamy po prostu, aby to zawsze zacząć. Ojcze, ja dziękuję Ci za moich ludzi, za ten koszar, Panie. Ja błogosławię każdego z nich, Ojcze. Błogosławię ich pracę, błogosławię ich biznes, Ojcze. Błogosławię ich życie, Panie. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty jesteś Bogiem, który do Was zawsze daje. Panie, niech im się pomnaża. Niech im się pomnaża. Dzięki Boże. Jezus, jak nas.
Dlaczego? Przyszedł do tej wspólnoty. Myślę, że jak większa część z was trochę poturbowany może przez życie, może przez inne kościoły. Uważam, perła, która została, że tak powiem, niedouważona w innym miejscu, i strata. Przyszedł do naszej wspólnoty i choć jestem od niego młodszy, o tyle lat, nie wiem, ile pan jest, 15 może, uznał mój urząd, na którym Bóg mnie powołał i uznał moje powołanie przez Boga. Wierzę, że przez to, że nie patrzył na to przez pryzmat, nie wiem, chłopczyka, który sobie zechciał założyć wspólnotę, tylko potraktował mnie jako osobę namaszczoną przez Boga, bardzo szybko wydał owoc w tym kościele. Taki wydał owoc, że bardzo część dużo z was woli przychodzić do niego niż do mnie, bo poruszę porady. I chwała Bogu za to, i chwała Bogu za Pawła. I kiedy wróciliśmy z kościoła mocy, Paweł powiedział mi, że w jego sercu bardzo pracuje taki temat, aby wziąć odpowiedzialność i objąć Boży urząd w Bożym Królestwie. I na drugi dzień, bo to był poniedziałek, moja rozmowa z Pawłem, a we wtorek, kiedy byliśmy na modlitwie wieczornej, Igor, który, no nie wiem, no mówi po ukraińsku, nie wszystko rozumie i nie miał prawa w ogóle wiedzieć o tym, mówi, że Bóg wzywa Pawła i powołuje Pawła na tak zwanego w cudzysłowie diakona, tak bym to nazwał, nie wiem, starszego lidera tej wspólnoty, tak na nasz język, prawda? I ja czerpię bardzo dużo mądrości tego człowieka. Czerpię bardzo dużo z jego mądrości, którą dał Bóg. Wiem, że wielu z was też czerpie z jego mądrości. Chcę, żebyście dalej przychodzili do niego. Tylko teraz już na poważnie, nie jak do jakiegoś tam kolegi ze wspólnoty czy brata, tylko jak do człowieka, którego namaszcza Bóg na ten urząd. I chciałbym, abyśmy się pomodlili, bo wiem, że to jest coś, co przyszło nie przez jakiś tam mój wybór. To jest coś, co przyszło z nieba. Duch Święty to potwierdził później przed Igorem we wtorek. Także wyciągnijcie swoje ręce i błogosławmy Pawła, bo wziąłem na jego służbę. Pochwalił Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie. Ojcze, dziękuję Ci za Pawła. Nie człowiek, ale ty. Nie
tutaj przyszła, jako osoba, która naprawdę przeżyła dużo życia z Bogiem, wzięła bardzo dużo przełomów i w swoim byciu jako prorok nie jest małosłowna i za nią idzie życie, charakter i ja ją rozpoznałem jako prorok, który ją wypluli, jak jeszcze z kościoła, który chodzi w jakiś tam duchach zgodniczych. Ale Agnieszka nie chodzi w duchach zgodniczych. Agnieszka prorokuje w Duchu Świętym. Kiedy pierwszy raz przyszła na to spotkanie z Dariuszem, modliła się o was. Była tutaj pierwszy raz. Ja nawet nie pamiętałem dobrze, jak Agnieszka, ale ja modliła się o was. I znała życie każdego z was, nas, można by powiedzieć, prawda? I takie rzeczy nie dzieją się z człowieka, to wiele Duch Święty. I ja traktuję Agnieszkę bardzo poważnie. I chcę, aby nasze dziewczyny, nie wiem, Ewelika, Iza, Ania, osoby, które mają również, jest tak, takimi osobami powołanie i mają do tego potencjał, chcę, żebyście się uczyły od Agnieszki. Chcę, żebyście brały z niej przykład, brały od niej lekcje, żeby Agnieszka uczyła was, jak poruszać się jako prorok w przyszłości, jak uwarować dar Ducha Świętego i jak tym błogosławić Kościół, bo dary Ducha Świętego nie są po to, żeby tam wiecie, o, coś tam mi się przydarzyło, nie, coś tam zobaczyłam. Nie, chodzi o to, żeby budować Kościół, budować planetę, pomagać apostołom. Agnieszka jest takim człowiekiem i też również chcę, żebyście podziękować Bogu za Agnieszkę. Ja chcę, aby objęła tutaj tą prorokę w wspólnocie, cały zaakceptowana i na którym jest świadectwo życia. Chcę, żebyście te dziewczyny, na które pan jest proroczne opuszczenie, żebyście się w przyszłości uczyły od Agnieszki. I myślę, że w przyszłości nas czeka jakieś warsztaty proroczy, które pewnie też na szczęście prowadzi. Ale to jest taką ciekawą mowę. Także dziękuję Bogu, ojcze, dziękujemy sobie za Agnieszkę, za naszą siostrę, że ją uwielbię. Przysłałeś do nas, Panie. Potężny jesteś, Panie nasz.
Thank you.
Abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamu, abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą. Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory. A mówię o tym, że każdy z was dobitnie mówi: ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Rozdzielony jest Chrystus. Czy Paweł został za was przybity do krzyża, lub imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nie chciłem nikogo z was z wyjątkiem Chrystusa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że chciłem w moim imię. Ochrzciłem też i dom Stefanosa, w końcu nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem. Thank you.
chwałę niech Jezus ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Yeah.
Jezus, to mi
Amen.
Przyjaciele, dawno temu, kiedy byłem bardzo chory, miałem takie jazdy, takie lęki, że mam potwora pod łóżkiem. I to może być śmieszne, ale ja naprawdę wierzyłem, że on tam jest. I wiecie, co robiłem? Jak on tam jest, to ja się teraz idę napić wody. Teraz idę się napić wody. I nie zaświecę światła. Nie ulegnę temu lękowi. Kiedy szedłem do piwnicy i bałem się, że coś tam jest. Ja w to naprawdę wierzyłem. Jeżeli była taka myśl, że tam nic nie ma, że nic mi to nie zrobi, to była bardzo głęboko na poziomie intelektualnym i musiał to bardzo mocno wytrzeć. Ja byłem bardziej przekonany o tym, że tam coś jest, niż że nie ma. Ja wchodziłem do piwnicy i nie świeciłem światła, bo nie pozwoliłem, żeby panował nade mną lęk. Dzisiaj też się boję. Ja nie wiem, co wy widzicie. Ja się dzisiaj boję robić te rzeczy. Nie myślcie sobie, że mam taki luz. Boję się ustanąć, powiedzieć przed wami, opowiadać, wiecie, i być tym, który będzie mówił do was. Ale nie pozwolę, żeby ten lęk mną zawładnął. Amen. Chwała z odwagą, wbrew lękowi. Ja błogosławię tę wodę. Namaszczam mnie duchem odwagi. Lwa! Ktokolwiek chce żyć w odwadze. Kto chce robić rzeczy, które wymagają odwagi, które są trudne. Które chce. Bo czasem czegoś chcemy, ale się boimy. Jeżeli chcesz iść przez życie tak, żeby robić to, co rzeczywiście chcesz, nawet jeśli się boisz, to możesz dzisiaj obmyć się w tej wodzie. W tym Bożym namaszczeniu. To jest proroczy gest. Nie lekceważmy tego. Dzięki Ci Boże za tych ludzi, za odwagę, za to, że proszę mi serce dwa. Jesteśmy gotowi, żeby zdobyć Rzeszów, żeby zdobyć Podkarpacie, żeby zdobyć Polskę, żeby podbić świat w imię Jezusa. Amen! Chrzest w wodzie jest tego potwierdzeniem. Chrzest jest pewnym proroczym gestem tego, że ty wierzysz w Jezusa i pokazujesz to całemu światu, prawda? Tak samo ta woda z miską dzisiaj, to zrozumcie to jako pewien gest,
O co chodzi? Żeby pójść w odwadze, to potrzebujemy Ducha Świętego, prawda? Nie tej wody, co tu było. Ducha Świętego. Bo to Duch Święty stąpił na to stołu i w odwadze poszli głosić Słowo Boże. Amen. Jest? To traktuj to właśnie jako prorocznik jesteś, że zamoczysz się cały w Duchu Świętym, w Duchu Bożym. I pójdziesz w odwadze, głosić Ewangelię i będziesz w odwadze żył. Amen. To nie chodzi o to, że ta woda ma cudowne właściwości. Kroki wiary. Kroki wiary. Amen.